to jest też taki czasami temat tabu u niektórych muzyków, zwłaszcza klasycznych, że oni, nawet jeżeli grają jakieś, jak to się mówi, hałtury, to starają się o tym nie mówić. Zdarzyło mi się kiedyś przysnąć, ale po kazaniu się obudziłem i gdzieś tam dograłem resztę mszy. Natomiast na szczęście nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zamiast, nie wiem, Baranku Boże zagrać Hej Sokoły. Moim kolegom się takie rzeczy zdarzały. Pamiętam, że jeden z moich kolegów z innego zespołu, też organista i muzyk weselny, wrócił po weselu. Zagrał całkiem przyzwoicie, mimo zmęczenia, pierwszą mszę tam o 7 rano. Na końcu po błogosławieństwie zagrał pieśń na zakończenie, dwie zwroteczki. Po zwrotce przybliżył mikrofon do ust i powiedział: dziękuję Państwu za uwagę, 10 minut przerwy.